Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. 6. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Konferencja Miasta Kreatywne. Program Mieszkanie Plus wystartował. Śląski Festiwal Nauki. Katowice żegnają palmy. 9. Memoriał Jana Czai. Znamy mistrza ortografii 2016. 3 dni dla innowacji – brzmiało hasło 6. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największego w Europie wydarzenia dla firm tego sektora. Kongres to 3-dniowy cykl prestiżowych spotkań świata biznesu skierowanych do wszystkich zainteresowanych tematyką małych i średnich przedsiębiorstw. Warsztaty, kilkadziesiąt sesji panelowych oraz debaty odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Podczas 3 dni rozmawiano m.in. o teraźniejszości i przyszłości gospodarki Śląska, Polski i Europy. Wydarzeniem towarzyszącym były targi Business Expo, które zgromadziły ponad 120 wystawców z kraju i zagranicy. Bardzo się cieszę, że mamy w Katowicach duży kongres dotyczący tej gospodarki globalnej, olbrzymiej, ale równie ważnym kongresem jest kongres dotyczący mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To umiędzynarodowienie kongresu jest rzeczywiście coraz większe i myślę, że to będzie sprzyjało możliwościom porównywania się do innych, bo my wciąż jeszcze za mało wiemy, jak sobie radzą z tą konkurencyjnością inne państwa, inne przedsiębiorczości, a tylko w Europie jest nas 23 miliony małych i średnich firm. W Polsce przypomnę 1 800 tysięcy. Także to są wszystko takie dane statystyczne, potwierdzają, że są to ważne dziedziny. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, gospodarzem miasto Katowice, zaś współgospodarzami Wojewoda Śląski, Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Metropolia Silezja. 10 października w siedzibie Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów przedstawiciele miast kreatywnych UNESCO, Krakowa, Mannheim czy Saint-Étienne dyskutowali w ramach konferencji Miasta Kreatywne. Chodzi o to, żeby ten dialog, ta rozmowa między miastami kreatywnymi nie była tylko giełdą projektów, nie tylko giełdą samych pomysłów artystycznych, zapewne ciekawych, innowacyjnych, intrygujących, ale żeby też myśleć o kierunkach rozwoju. Miasto kreatywne to miasto, które wszechstronnie ma dbać o swoją przestrzeń społeczną i miasto kreatywne to takie miasto, które chce inwestować w gospodarkę poprzez wiedzę, w kapitał ludzki. Taka rozmowa, której istotą jest interkreatywność, czyli rozmowa o tym, jak w miastach ważnych europejskich rozmawia się o swojej przyszłości, jest bardzo ważna w Katowicach, dlatego że ta przemiana poprzez kulturę jest przesądzona. Dobrze, aby takie przemianie towarzyszyła refleksja, towarzyszyły też opinie, oczekiwania gości z zewnątrz. Organizatorami konferencji byli miasto Katowice, Dom Miasta Saint-Étienne oraz Instytucja Kultury Katowice, Miasto Ogrodów imienia Krystyny Bochenek. Program Mieszkanie Plus wystartował. Jego rozpoczęcie ogłosiła w Katowicach premier Beata Szydło. Mieszkanie Plus staje się faktem. Rozpoczynamy wielki program mieszkaniowy dla polskich rodzin, dla Polaków, dla tych wszystkich, którzy marzą o własnych mieszkaniach. Szefowa rządu razem z ministrem Andrzejem Adamczykiem i wicepremierem Mateuszem Morawieckim odwiedzili katowicki Janów, czyli miejsce, gdzie znajduje się jedna z lokalizacji, na której powstaną mieszkania z rządowego programu. W Katowicach podpisano również list intencyjny z BGK Nieruchomości SA w ramach realizacji pilotażu programu Mieszkanie Plus. W uroczystości podpisania wzięli udział przedstawiciele miast Katowic, Chorzowa, Gliwic, Skawiny, Trzebini, Tychów i Wałbrzycha. Ze strony BGK Nieruchomości SA list intencyjny podpisali Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości SA i wiceprezes Włodzimierz Stasiak. Podpisaliśmy już porozumienie na rzecz budowy 1000 mieszkań w Katowicach. W tym porozumieniu znalazły się lokalizacje. Ta lokalizacja to jest Giszowiec, Nikiszowiec, te tereny, tak zwana nasza Mrówcza Górka. I tam zgodnie z planem miejscowym, zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez BGK Nieruchomości, decyzją obopólną podjęliśmy się wspólnej realizacji tego projektu. Korzystanie z mieszkań wybudowanych w ramach programu ma kosztować lokatora od 10 do 20 zł za metr kwadratowy miesięcznie lub od 12 do 24 zł za metr miesięcznie, jeśli najemca będzie zainteresowany docelowym uzyskaniem prawa własności. Ciągle nie wiadomo, kto dokładnie będzie mógł się starać o mieszkanie z programu. Uprzywilejowane mają być rodziny wielodzietne o niezbyt wysokich dochodach. Na szczegółowe kryteria trzeba jednak poczekać.
Za nami Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016. Podczas trwania wydarzenia na mieszkańców i głodnych nauki czekało wiele atrakcji. Po raz pierwszy na taką dużą skalę w Katowicach. Nie jest to pierwsza oczywiście okazja, kiedy nauka jest prezentowana społeczności naszego miasta i regionu. Do tej pory odbywało się wiele festiwali studenckich, które miały miejsce przez ostatnich 12 lat, ale na taką skalę i z takim udziałem i oferentów, i publiczności jak teraz nie było jeszcze festiwalu nigdy. Mamy jednak nadzieję, że to jest pierwszy raz i że za rok zrobimy ten festiwal jeszcze lepiej niż ten, który właśnie się odbywa, ale muszę powiedzieć trochę nieskromnie, że uważam, że festiwal jest bardzo udany. Wydarzenie trwające od 13 do 15 października rozpoczęło się 12 jarmarkiem wiedzy na katowickim rynku. 14 października naukowe świętowanie przeniosło się do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Mamy tutaj 6 obszarów wiedzy. Jest to obszar nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, nauk technicznych, sztuki, obszar nauk medycznych i humanistyczno-społecznych. I w każdym z tych obszarów równolegle odbywają się wykłady, warsztaty i działają nasze stanowiska pokazowe. Organizatorami pierwszego Śląskiego Festiwalu Nauki były uczelnie publiczne i prywatne z regionu na czele z Uniwersytetem Śląskim we współpracy z miastem Katowice. W rytmie salsy pożegnano palmy z katowickiego rynku. Wyjątkowe rośliny postawione przy sztucznej rawie na początku lata zrobiły furorę wśród mieszkańców. Taki już charakterystyczny element naszego miasta, naszego rynku katowickiego, ale myślę, że nie na długo. No, musimy przeczekać ten okres zimowy, wczesnowiosenny i mam nadzieję, że jak najszybciej te palmy wrócą tutaj na sztuczną rawę, bo ja już sobie też dzisiaj nie wyobrażam tego miejsca bez tych roślin. Mimo oficjalnego pożegnania palmy pozostaną w Katowicach. Przenosimy je do zamkniętego obiektu, na nasze lodowisko Jantor, gdzie kolejna atrakcja czeka tych wszystkich, którzy będą chcieli się ślizgać na ślizgawkach utworzonych tam, czyli jeździć na łyżwach pod palmami. Będziemy zapraszali mieszkańców na jazdę na łyżwach pod palmami. Piętnastego października w Małej Hali Spotka już po raz 9 młodzież z regionu zmagała się o tytuł najlepszego zapaśnika w memoriale imienia Jana Czai, założyciela zapaśniczej Gieksy. Człowiek, który nasz kierownik sekcji, który w zasadzie rozpoczynał tą działalność ze sportem zapaśniczym, który stworzył ogromny klub razem z trenerem Adamaszkiem, gdzie w ślad za tym poszły ogromne wyniki sportowe. Postać Jana Czai to postać wybitna, wyjątkowa, bo to nie tylko wspaniały zawodnik, zapaśnik, ale przede wszystkim wspaniały człowiek, mentor wielu pokoleń zapaśników, których możemy oglądać dzisiaj na wielu matach w całym świecie. To nas bardzo cieszy, że w tegorocznej edycji bierze udział ponad 150 zawodników, nie tylko oczywiście z Katowic, ale z całej Polski. Mamy nawet reprezentantów z nieodległych Czech. Jan Czaja zmarł w 2006 roku. By upamiętnić legendarnego kierownika zapaśniczej Gieksy, już od 9 lat organizowany jest memoriał jego imienia. Za nami Narodowa Klasówka z Ortografii. 16 października w Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów odbyło się Dyktando 2016, największy ogólnopolski konkurs ortograficzny. Witam. To jest nie ekstra, lecz i nie marny wideoblog quasi kulinarny. Autorem tegorocznego dyktanda był profesor doktor habilitowany Andrzej Markowski. Tekst był poświęcony tematyce kulinarnej. Tegorocznym mistrzem ortografii został Michał Gniazdowski, redaktor krzyżówkowy z Warszawy. Rzeczywiście trzeba się było mocno nagimnastykować i sprężyć, żeby prawidłowo to napisać. Nie jest to pierwsze podium. W 3 ostatnich edycjach również byłem w pierwszej trójce. Był to kolejno brąz, srebro. No i 2 lata temu wszyscy mi wieszczyli, że jadę po zwycięstwo, ale jednak skończyło się znowu brązem. Tym razem się udało. Zwycięzca oprócz prestiżowego tytułu otrzymał nagrodę w wysokości 30 000 zł. Cały tekst tegorocznego dyktanda jest dostępny na stronie dyktando.info.pl. Lekko popsiukane. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. W 5. kolejce futsal ekstraklasy AZS podejmie pogoń. Zapraszamy na 45. urodziny Spotka. Zbliża się derbowe starcie Gieksy i Górnika. Dziś to już wszystkie informacje.
Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!